nie tylko pokerzyści to znają. Karta po prostu czasem nie idzie, ale żeby od razu alternatywa albo płacisz, albo chrubieszów, a taki wybór miał Janar Kok, estoński pokerzysta, który spędzi miesiąc w polskim miasteczku, no bo przegrał zakład. Zamiast kary finansowej wybrał przeprowadzkę. Musi być daleko od domu, daleko od lotniska, daleko od morza i daleko od autostrad, więc padło na chrubieszów, który spełnia wszystkie warunki. Niewykluczone, że część z Państwa nie wie, gdzie dokładnie leży Chrubieszów. Tak się składa, że pan Kok też nie miał zielonego pojęcia i właśnie o to chodziło, żeby za karę trafił tam, gdzie diabeł mówi dobranoc, a wrony zawracają. Ale z zemsty nici. Przegrany z twarzą pokerzysty przekonuje, że Chrubieszów mu się podoba. Jest bardzo sympatycznie, wszyscy są mili, nie jest to koniec świata. Dla lokalnych władz zagraniczny pokerzysta to niezła partia. Z takim asem w rękawie chcą tak rozegrać wizytę, by wypromować miasto. Mamy bardzo serdecznych ludzi, bardzo wspaniałe kresowe jadło, również zabytki. Czyli kto nie ma szczęścia w kartach, ten ma szczęście, że trafił do Chrubieszowa.